Częstymi urazami kości są złamania. Polegają one na pęknięciu i często przemieszczeniu kości. Objawy złamania to na przykład nieprawidłowa ruchomość kości, obrzęk lub silny ból, jeżeli poszkodowany nie jest w szoku. Jeżeli jesteś świadkiem złamania, warto pomóc poszkodowanemu. Kara za nieudzielenie pomocy przy zagrożeniu zdrowia lub życia to nawet 3 lata pozbawienia wolności. Przy złamaniu kończyny trzeba unieruchomić kość, na przykład parasolem lub gałęzią. Szczególnym przypadkiem jest złamanie otwarte. Występuje ono przy przebiciu skóry przez złamaną kość. Przy złamaniu otwartym należy wezwać karetkę. Przy udzielaniu pierwszej pomocy kluczowe jest zatamowanie krwawienia, lecz założony opatrunek nie powinien naciskać na ranę. Najniebezpieczniejszym złamaniem jest złamanie kręgosłupa. Jeżeli podejrzewasz ten uraz, trzeba niezwłocznie wezwać pogotowie. Nie przemieszczaj poszkodowanego, jeżeli jego życie nie jest zagrożone. Złamania kręgosłupa diagnozujemy po okolicznościach. Występują one przy wypadkach komunikacyjnych lub przy upadku z wysokości, na przykład przy budowie. Urazy stawów to skręcenia i zwichnięcia. Przy skręceniu staw ulega uszkodzeniu. Przy zwichnięciu kości przesuwają się względem siebie. Uszkodzone stawy można schłodzić, aby uśmierzyć ból. Urazy stawów wymagają wizyty u lekarza, tak jak wszystkie urazy na tym filmie. Nieleczone urazy układu ruchowego mogą prowadzić do kalectwa. To wersja demonstracyjna syntezatora mowy Iwona.